Pixar w pudełku. Umiemy już zaznaczać punkty w układzie współrzędnych. Zaplanujmy więc ujęcie. Przyjrzyjmy się szkicowi pokoju Andy'ego z Toy Story. Widzimy, że Buzz i Bo Peep leżą na podłodze i łóżku. Dość bezładnie. Na rysunku widzimy też pytania. Gdzie postawić lampę? Czy obok łóżka, żeby używał jej mieszkaniec pokoju, czy na komodzie, co oznacza, że używa jej ktoś dorosły? Rekwizyt i jego lokalizacja zawsze coś oznaczają. Dobra grafika komputerowa mówi coś każdą pozycją każdego rekwizytu. Aby stworzyć ujęcie, dostaliśmy zestaw przedmiotów z działu modelowania. W Pixarze taki zbiór nazywamy katalogiem modeli. Skoro podczas tej lekcji pracujemy w 2D, nasze obiekty to dwuwymiarowe obrazy. Ale gdy robimy to naprawdę do filmów Pixara, dostajemy modele w 3D. I w dwóch, i w trzech wymiarach wybieramy punkt odniesienia, by ułatwić umieszczenie obiektu. Punkt odniesienia wybieramy dowolnie. W tej lekcji będzie to lewy dolny róg. Obiekty z katalogu modeli najpierw pojawią się w punkcie odniesienia. Aranżację ujęcia zacznę od komody, bo to jedna z większych form, które się tu znajdą. Gdy obiekt pojawi się w ujęciu, ustawiam go, gdzie chcę, stosując przesunięcie. Na przykład przesuńmy komodę o 5 jednostek w prawo i o 5 jednostek w górę. Żeby przesunąć cały obiekt, musimy przesunąć każdy z jego punktów. Jeśli wybiorę ten punkt w obiekcie i nazwę jego współrzędne x0 i y0, zostanie przesunięty w ten punkt. Współrzędne przesuniętego punktu nazwę x1 i y1. Ten wzór mówi nam, że przesunięcie opiera się na dodawaniu. Gdy klikam na punkt w pierwotnej pozycji, widzicie, dokąd się przesuwa i co się dzieje ze współrzędnymi. Kiedy w filmach obiekty zmieniają pozycję, wiedzcie, że zastosowaliśmy przesunięcie, czyli dodawanie. Wasze zadanie to wybrać obiekty z katalogu modeli i zrobić pierwsze podejście do szkicu z działu scenariuszy. Żeby było łatwiej, wyjaśniliśmy wam tylko przesunięcie. Dlatego nie zaaranżujecie całego ujęcia. Na razie określcie, które obiekty można rozmieścić, przesuwając je. Nie wybierajcie obiektów, które będą wymagać zmiany wielkości lub obrotu. A jeśli przypadkowo dodacie obiekt, kliknijcie Remove, czyli usuń. Powodzenia!